Mam ochotę powiedzieć Akuku, byliście Państwo na takim przyjęciu, kiedy kwiaty zasłaniały Wam widok współbiesiadników? Prawdą jest, że zasady etykiety nakazują zawsze postawienie pięknych, świeżych kwiatów, dekoracji kwiatowej na stole. Kwiaty są tym dopełnieniem pełnego nakrycia. Ale jeżeli kwiaty są ułożone w wazonie, który nie jest dostosowany wielkością czy do naszego wysokości stołu, czy wielkości kwiatów, no to mamy sytuację taką, że nie widzimy nic, tylko widzimy kwiaty. I choćby były one najpiękniejsze, to one po prostu będą przeszkadzać, utrudnią nam nasze przyjęcie. Co w takiej sytuacji zrobić? Są dwa wyjścia. Ja osobiście jestem zwolennikiem przygotowywania ikeban z kwiatów, czyli takich kompozycji według sztuki japońskiej, ale bardzo prostej do wykonania też w naszych warunkach. Jeżeli skorzystamy albo ze specjalnej gąbki, tylko to jest taka gąbka jednorazowego użytku, albo z naczyń. Ja tu mam takie przykładowe, małe naczynie do przygotowania ikebany. Proszę zobaczyć, nalewamy do środka wodę. Ta siateczka pozwala na to, żeby precyzyjnie kwiaty ułożyć. I tak przygotowana kompozycja z kwiatu w takim pięknym naczyniu będzie po pierwsze stół dekorować, ale nie będzie nikomu przeszkadzać. Ta sama zasada dotyczy również świec, które przecież też wspaniale prezentują się na stole. I tu od razu uwaga, świece zapalamy tylko podczas kolacji, nie palimy świec w ciągu dnia, jeżeli mamy przyjęcie. Więc te lichtarze też powinny być dostosowane tak, żeby znów nie było tej sytuacji, że gość, który siedzi naprzeciwko, nie widzi nas, czy my nie widzimy gościa i się przesuwamy. Tak jak mówiłam, kwiaty to piękne dopełnienie, ale one muszą być w odpowiednich wazonach. Jak organizujemy przyjęcia dla większej ilości osób, to czasem zobaczycie Państwo takie bardzo wysokie wazony i na górze kompozycje kwiatowe, które górują nad głowami osób uczestniczących w przyjęciu. I to też jest świetne rozwiązanie. Oby tylko nie takie rozwiązanie, gdzie będziemy chować się za wazonem z kwiatami.